Dark Souls 2 jest lepsze bez Scholar of the First Sin. Wyjaśniam dlaczego. Ludologia. Oznaczony materiał ludologia. Są Dark Soulsy. Ja jestem instant stary przywołany. Kurde, widziałem dużo takich materiałów za granicą. Nie pierwszy raz już w ogóle spotykam z taką tezą, że DS2 są lepsze bez Scholar of the First Sin. Tam podobno one są o wiele lepiej zbalansowane na początku, są trochę trudniejsze na początku, na końcu, ale mają lepiej rozłożonych przeciwników. I ludzie się śmieją, że Scholar of the First Sin to była taka reedycja gry tylko po to, żeby jeszcze raz zarobić na starej grze, ale ja nie grałem w ogóle w stare Dark Soulsy bez Scholar of the First Sin, więc zobaczmy. Widzowie, no, dodawajcie tak ludolog do opisu, to będzie nam łatwiej trakować takie wideosy. No właśnie, mam nadzieję, że wideos wyjaśni, co się dokładnie różni. Ostatnimi czasy zauważyłem, że sporo ludzi albo planuje ograć Dark Souls 2, albo już ogrywa tę grę. Wtedy zawsze pojawia się to pytanie, o co chodzi z tymi dwoma edycjami na Steamie? Oj tak. Która z tych edycji jest tą lepszą? No to jest temat, który leży mi już na wątrobie od 2014 roku i stwierdziłem, że nagram może coś, żeby może ostrzec albo zachęcić ludzi, żeby spróbowali jednak tej zwykłej edycji, a nie Scholar of the First Sin. Na wyjaśnienia, czym właściwie jest wersja Scholar of the First Sin? Na Steamie po wyszukiwaniu widzimy dwie wersje gry, gdzie jedna z nich ma premierę rok później niż druga. I przez to łatwo jest założyć, że to jest taki remaster. I żeby to było oczywiste i wybrzmiało od razu, to nie jest remaster. W opisie na Steamie możemy przeczytać, że ta wersja to jest Director's Cut, która miała na celu dodatkowo ulepszyć oryginalną grę jako taka reedycja, miała, która zawiera w sobie wszystkie DLC i jeszcze dodatkowo modyfikuje grę. I precyzyjnie jest powiedzieć, że ta wersja to skok na kasę, wykonany przez Bandai Namco w 2015 roku. 2014 rok to był rok, w którym sukcesywnie wychodziły kolejne DLC-ki do Dark Souls 2. Może, słuchajcie, nie chcieli Kickstartera pod DS3 zakładać, więc zrobili taki skok na kasę. Gdzie ostatnie, czyli Crown of the Ivory King, wyszło na początku października. Jakieś półtora miesiąca później ogłoszono, że pojawi się dodatkowy patch o Dark Souls 2 na okazję przejścia architektury gry na DX11. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy okazało się, żeby dostać ten patch na PC, trzeba było kupić całkowicie oddzielny produkt na... Jezu, jak ja bym to skurwił, jakbym był tam wtedy. Jezu, jakie to jest gówno. Nie, to jest idiotyczny pomysł, nie? A to jest też w ogóle ciekawe, że teoretycznie mało osób o tym gada, ale to jest bardzo niekonsumenckie podejście. W Steamie? Jako Director's Cut. To jest teraz taka klasyczna zagrywka. Ale wiecie co, mi się wydaje, że tutaj jest... Warto zaznaczyć, czy to jest From Software, czy to jest Bandai Namco. Kto tutaj podyktował? Bo ja nie wiem. Gadamy tutaj w kontekście Bandai Namco, że to oni zrobili skok na kasę. Ale stary, no ciekawe, jak dużo From Software miało do powiedzenia. Gdy robi się taki Director's Cut, że jest przejście z jednej konsoli na drugą i robimy reedycję gry. No ale to nie dzieje się miesiąc po premierze ostatniego DLC. Ja nadal czuję się, jakbym dostał plaskacza w mordę. I najlepsze w tym jest to, że nawet teraz, gdy wejdę na Steam, widać tutaj tą zniżkę, ogromną zniżkę, która była dana dla graczy PC-towych, którzy wcześniej kupowali całą grę, jak tylko te DLC-ki wychodziły. Jedyne, co Bandai Namco dało, to 20-dolarowa zniżka na tą nową reedycję, która tak ponoć mocno miała ulepszyć grę. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta wersja gry jest teraz automatycznie właśnie brana przez wszystkich jako to jest ta defaultowa edycja. Przez to wszyscy, jak tylko próbują zagrać Dark Souls 2, no to rzucają się na Scholara, no bo widzą, że jest nowsze, no to pewnie musi być jakiś remaster ulepszony. To, że coś jest Director's Cutem, nie oznacza, że jest lepsze. Tutaj właśnie to następuje. Dla mnie SOC jest dużo gorsze od bazowej wersji gry. Cały ten Director's Cut został stworzony z myślą o graczach, którzy już wcześniej grali w Dark Souls 2. To jest taki swoisty nowy mode gry, a nie nowy patch, który dodaje jakiś nowy content. W tym patchu okay. Nie ma żadnego nowego contentu. Wszystkie DLC-ki i nawet sam ten NPC Scholar, który jest tytułowym NPC tego patcha, jest dostępny w bazowej wersji gry. Więc pojawia się pytanie, co właściwie robi Scholar? Zgodnie z opisem na Steamie przeciwników, to nowe doświadczenie i challenge, nowa dynamika gry. W rzeczywistości te zmiany można zawrzeć w kilku punktach. Graficzka i ulepszenia online, zmienione spawny w każdym zonie, zmienione AI potworów i nowe enkantery w zonach, i zmienione rozmieszczenie przedmiotów względem bazowej wersji gry. Scholar to taki remix podstawowej wersji gry z lepszą grafiką i funkcjami multi. To jest trochę tak jak kiedyś Pitbull się dogrywał do kawałka, nie?
No i o ile ulepszenie grafiki i zwiększenie koopa do 6 osób, które tu jest reklamowane, no to tu ciężko jest jakoś kłócić się, że to jest jakieś osłabienie gry. Chociaż tu i też można podać parę argumentów, że zwykła gra z reshade'em wygląda miejscami lepiej niż ten remaster, który tak lekko rozmywa paletę kolorów. To te zmiany można przeżyć, natomiast pozostałe rzeczy to już spory problem. Ponieważ większość ludzi przechodzi albo stare z reshade'em i nie zdaje sobie sprawy, jak ogromna jest różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami. Pokażę wam na przykładzie Iron Keep, jak wygląda zajebisty Director's Cut, czyli Scholar. Iron Keep i fragment z dojściem do Smelter Demona, no to chyba każdy jak zna. Wtedy wychodziła ta gra, to było uważane za jeden z gorszych runbacków do bossa. Mimo tego w bazowej wersji gry, gdy idziemy przez Iron Keep, nie ma tutaj jakichś takich miejsc, gdzie jesteśmy gankowani z kilku stron naraz. Albo walczymy nawet więcej niż z jednym przeciwnikiem naraz. Metodycznie przechodząc przez ten zone, nie jesteśmy w prawie żadnym momencie tutaj zmuszeni do walki z więcej niż jednym przeciwnikiem. Jest tylko jedno miejsce, w którym jesteśmy pod ostrzałem, ale mamy tutaj nawet gzymsy, dzięki którym możemy się ukryć i spokojnie odleczyć przed kolejnym duelem. To nawet nadaje takiego trochę klimatu tej lokacji, gdzie walczymy z łipowskimi rycerzami z katanami, w walkach 1-1 przechodząc powoli do bossa. I dla porównania pokażę wam, jak wygląda dojście do tego bossa. Jezu, jaki spokojny! Gdy tylko wejdziemy na ten początkowy most, z bomby raszuje nas od razu jeden z tych rycerzy. Nie ma nawet czasu, żeby zobaczyć, gdzie on stał, czy nie rozglądać się po lokacji, po prostu jesteśmy z bomby raszowani od samego wejścia do tego zamku. I dochodzimy do tych drzwi i spokojnie, zanim przejdziemy dalej do tego zona, jesteśmy kompletnie losowo gankowani przez czerwonego fantoma. I tutaj dygresja. To też jest jeden z zajebistych feature'ów Scholara. Gdy gracie w Scholara i w losowym miejscu, w którym byście się tego nie spodziewali, atakuje... Nie ma ganków przez NPC-ów w starej wersji DS-ów? Co wy gadacie? Serio? Mnie te ganki tak irytują. Który ma więcej życia od czegokolwiek innego w tej danej lokacji, to jest to na 100% element Scholara. Nie wiem, jaki był sens dodawania tych duchów oprócz forsowania poziomu trudności w zonach. W Iron Keep, zanim nawet wejdziemy do środka, jesteśmy gankowani nie przez jednego, ale przez dwa te duchy, jeden po drugim. Dlaczego one tu są? Dlaczego mają skillset wyjęty z endgame'u gry, gdzie mają bronię prosto z DLC-ków? Używają jakiejś popierdolonej OP magii? Po co tutaj są w ogóle rozmieszczone? Ja do dziś tego nie potrafię rozszyfrować. Wracając do samej lokacji, właściwie w każdym jej zakamarku jesteśmy gankowani z jakiegoś losowego kierunku przez tych rycerzy, przez to, jak skopane zostało AI i agro w Scholarze. Tej lokacji nie da się już metodycznie przejść, bo w każdym momencie jesteśmy raszowani i gankowani przez więcej niż dwóch To jest najgorsze lokacje. To też jest coś, co jest uwielbiane po prostu w designie w Scholarze i co niestety było później kontynuowane w dalszych częściach Soulsów, czyli uwielbienie tych takich ambuszy. Wchodząc już do tego głównego miejsca w tym zonie, widać nie tylko, że jest dwa razy więcej spawnów, ale jak ogromny jest agro tych rycerzy. Jeden z nich zeskakuje z jakiegoś gzymsu, który jest ledwo w downrange'u w grze, przez to widać, że spada jakby z mniejszą ilością FPS-ów. I tu też widać, jak ogromna jest różnica pomiędzy zwykłą wersją a Scholarem. W zwykłej wersji możemy sobie tutaj podejść na spokojnie, właściwie na 5 metrów od jednego z tych rycerzy i powoli pojedynczo ich wyciągać, żeby spokojnie sobie przejść przez ten zone. W Scholarze to jest niemożliwe. Zaatakowanie każdego z tych rycerzy powoduje, że od razu agruje się drugi, przez co w każdym miejscu w tym zonie walczymy jeden na dwóch. I to daje taki ogólny obraz, jaka była idea zmian w spawnach i w AI w tym Director's Cut'cie. Iron Keep to nie jest wyjątek. Właściwie każdy zone w większej lub mniejszej skali jest tak zmieniony. Czy to jest Hate Tower, w którym z jakiegoś powodu jest rozmieszczona cała masa rycerzy ze Ja nie mam co tu chodzić z tymi rycerzami białymi, ale oni mają taki damage, chłopie, jak miałbyś tu przyjść 100 leveli później. AI plus smok na drodze do bossa, gdzie bazowałem Dark Souls 2, nie ma w tym zonie nic oprócz tych starych rycerzy. A ci co ty gadasz? Hejde, którzy są znani z tego, jacy są ogromnie ciężcy, to jest mechanika porównywana do Black Knightów z Dark Souls 1, którzy są rozmieszczeni po całym świecie i nie respawnują się po zabiciu ich. Scholarze zostali rozmieszczeni jako zwykłe moby w drugim zonie w grze. Albo ogry w lesie gigantów. Hordy piromancerów w drodze do Earthen Peak. Mógłbym tu wymieniać i wymieniać. Kolejną kwestią jest nowe rozmieszczenie. Ja muszę strasznie zagrać w Scholar mocno miesza to, gdzie i to znajdujemy względem bazowej wersji, często na siłę przynosząc itemy i dodając zamiast jakieś bezsensownie rozmieszczone przedmioty. Na nowego gracza to nie ma takiego dużego wpływu, no bo nie zna się tego, co było wcześniej. Ale to, co już ma wpływ na nowych graczy, to to, jak rozwiązane są Fragrant Branch of Yore i Est of Shardy.
bazowej wersji gry było total 6 tych spetryfikowanych statów do odblokowania, gdzie 4 z tych 6 statów są niedostępne bez odblokowania jednej z dwóch. Był to taki minimalny sposób na nakierowanie gracza, gdzie potencjalnie warto iść. I taki sposób na ukrycie kilku kluczowych NPC-ów. W Skolarze te brancze stały się właściwie nowymi kluczami Pharosa, przez co użycie ich bez wcześniejszego sprawdzenia wiki może mocno ograniczyć to, gdzie można iść. To jest właśnie jeden z powodów, dla których speedrunnerzy na przykład nienawidzą Skolara. Jest masa elementów dodanych tutaj, które forsują bardziej ustrukturyzowaną progresję niż taki otwarty trochę świat, jaki jest w bazowej wersji gry. Dodatkowo z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili, że świetnym pomysłem... Ty, poczekaj, co jest bardziej metroidvaniowy DS2 zwykły Skolara? Bo można sobie więcej elementów pójść przez to, że nie ma tych fragment branchów? Ty, kurwa, dobrze brzmi. Będzie zablokowanie Estus Shardów, tych ze startu gry, za tymi petryfikacjami. Widzę, jak ludzie grają Dark Souls 2 i kończą tą grę i mają 7 użyć Estusa na końcu, pomimo sensownego eksplorowania świata i bez przechodzenia takiego speedrunnerskiego zaognów, no to jest coś strasznego. Jeżeli ktoś nie zda sobie sprawy, że mamy nieograniczony dostęp do live gemów w mieście, to ma dodatkowe mega utrudnienie gry. W bazowej wersji ta lokacja gry, też zajebista. Shardy były rozmieszczone tak, jak to już było robione w późniejszych częściach gry, czyli na przykład jak w Dark Souls 3. Są w sensownych miejscach, równomiernie po wszystkich lokacjach, że... Co ty gadasz, Leonor? A no, zajebiście. Sensowną ilość eksploracji znajdzie się te shardy i naprawdę nie trzeba szukać kluczy do DLC-ków, tylko jak masz wejście, to sobie wchodzisz do DLC-ka i nie musisz zabijać na przykład tych dwóch gigantów i innych takich pierdół? Pełną flaskę Estusa. Te trzy elementy, czyli te... Co ty gadasz, stary? O, pamiętam tą lokację jak dzisiaj. Szlęctwo mnie tu dopadło i doprowadziłem do braku respów tutaj z Power Stunchem 2 Ultra Grad Swordów. Bez kitu. W DS2 ta mechanika zniszczenia respów. Jak ktoś w ogóle nie wie, o co chodzi w DS2, jest coś takiego, że jak jednego przeciwnika zabije się 15 razy, to on się przestaje respić. 15, czy 20, czy 25? Chyba 15, nie? I to przy tych długich runbackach do bossów to czasami jest jedyną nadzieją. Kowe spawny potworów po lokacjach. Kapitan. Ich zmienione 13, AI, to zmienione 12. rozmieszczenie przedmiotów, budują dwa efekty, które moim zdaniem niszczą odbiór tej gry. Chodzi tu o progresję poziomu trudności i autentyczność świata gry. Co do poziomu trudności. W zwykłej wersji DS2 te pierwsze cztery krainy, to tych pierwszych czterech Great Soulów, one miały być wstępem do gry, który wprowadza do gameplayu, mechanik, pozwala wzmocnić postać do takiego bazowego poziomu, który pozwala na przejście do midgame'u, którym jest trek do Vendika i kończy się walką z Verstadem. I wejście do endgame'u gry, czyli no, do powszechnie uważanej najlepszej części Dark Souls 2, gdzie są najgorszej. Najlepsze katery, najlepszy level design, najlepsze bossy. No, Jezu, nienawidzę DLC-ków w DS2. Jestem jakiś totalnie odklejony. Każdy mówi, DS2 to gówno, ale DLC-ki spoko, a ja mówię, DLC-ki do DS2 to gówno, ale podstawka spoko. A progresja gry prowadziła. To jest to miejsce, gdzie ten ból, który stworzyliśmy w tym prostszym early game'ie, dokończyliśmy w mid game'ie, możemy w końcu w pełni wykorzystać na cięższych challenge'ach. Kolarze natomiast, najcięższym momentem gry jest właśnie early game. W lokacjach jest masa przeciwników, jest je ciężko przejść, są frustrujące, i to jest tak wyminowane, że bossy wydają się strasznie łatwe porównując do nich, ale dlatego się wydają łatwe, bo one miały być łatwe na początku. Pierwotnym założeniem tej gry miał się dużo szybciej przechodzić ten early game, po to, żeby zbudować sobie podstawową moc postaci, przejść ten mid game. To wygląda, jakby ktoś zrobił... Czyli do tego cięższego dungeon. Trochę to wygląda tak, jakby ktoś zrobił Skolara pod postać, która by go miała grać na New Game Plusie, nie? Nie macie wrażenia? Siema, Adblock. Crawlu, gdzie mamy bardziej skomplikowane lokacje, już bardziej skomplikowane bossy. W Skolarze early game jest najcięższe, mid game jest najprostsze, po czym następuje taki lekki skok poziomu trudności w DLC, ale on jest niczym w porównaniu do tej rzeźni z początku gry. O ile ktoś w ogóle dojdzie do tej części z DLC, przez to jak wkurwiająco są skonstruowane te początkowe poziomy, ja się nie dziwię, że wiele ludzi odstawia tę grę. I druga rzecz, czyli autentyczność świata gry. Już nawiązywanego wcześniej, ale przez te decyzje podjęte w Skolarze cały czas jesteśmy wyjmowani z tej imersji z tą grą, na różnorakie sposoby. Grając w Skolara, ja przynajmniej osobiście wyraźnie odczuwam, że ten świat jest taki wypruty z autentyczności klimatu kosztem zwiększenia poziomu trudności. Albo takich tanich zagrywek, które mają mnie zaskoczyć jako osobę, która grała wcześniej tą podstawową wersję gry. Jak wchodzę do Iron Keep i z bomby raszuje mnie jakiś jeden z tych rycerzy. W Hightower
Jestem zergowany przez Hate Knightów i na moście przed Dragon Slayerem stoi smok. Gdy jestem w grobie króla i znajduję w jakiejś losowo rozmieszczonej skrzyni 15 throwing knife'ów. Gdy przechodzę po lokacjach i wszędzie znajduję jakieś losowo rozmieszczone te spetryfikowane statuły, które by the way w zwykłym Dark Souls 2 są tylko tam, gdzie są bazyliszki, a nie są rozmieszczone tak na pałę, tak w skolarze. Gdy w kompletnie losowym miejscu... Ty, o kurwa, tego nie wiedziałem, że statuły w Deshe 2 są ogólnie nawiązaniem do bazyliszków. Są tak randomowy w tym skolarze. Jestem gankowany przez czerwonego fantoma, który ma 10 razy więcej życia. Nie, te fantomy to jest taki gówno. Otwora w danej lokacji. To niesamowicie niszczy moją imersję z grą. I to nie w takiej skali jak ta mityczna wieża z Elden Ring, którą windą jedzie się do wulkanu. Bo to mogę sobie, takie coś mogę sobie zaakceptować, że no mogli tam dać port, ale dali windę, żeby nie było loading screenów. No okej. Okay. Ale takiej zmiany na mikropoziomie, no całkowicie wyjmuje z tej gry. I to nie tylko wyjmuje na poziom gameplay. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to tutaj z tą windą jest coś takiego, że idzie się do lokacji, która jest teoretycznie w młynie, potem zabija się bossa, ma się windę i perspektywa patrzenia na ten młyn jest taka, że z młyn wypizdów i nie ma nic więcej, a potem się wchodzi do portalu i nagle jesteś w chłopie stary w wulkanie, kurwa, w kuźni wielkiej. Mogli tam dać port, ale dali windę, żeby nie było loading screenów. No okej. Okay. Ale takiej zmiany na mikropoziomie, no całkowicie wyjmuje mnie z tej gry. I to nie tylko wyjmuje na poziomie gameplayowym, ale na samej takiej historii, którą te zony właśnie chcą przedstawić. Ale damage mały. Dark Souls 2 ma elementy, które są niezbyt dobre, przyznaję to. Ale ma też masę świetnych rozwiązań, które naprawdę wybijają się na... Nawet Power Stancing the Feldenie nie został potem finalnie dodany. Na tyle, że te takie wady można wybaczyć. A szczerze, te wady w wielu przypadkach są proste do obejścia albo po prostu do zaakceptowania i nie myślenia o nich. Nie no, DS2 ma świetną strukturę świata, ma genialną strukturę świata DS2. To nie jest coś takiego, co jest skorą gry, który cały czas bije cię po twarzy. Naprawdę szkoda, że wielu ludzi przez tak skolor jest frustrujący, jest zniechęconych do zobaczenia, co ta gra ma do zaoferowania i odstawia ją też na bazie tej infamii, która wokół niej jest. W każdym razie to są moje dwa słowa. Naprawdę zachęcam, żeby spróbować sobie tą podstawową wersję, nie Scholara. Jeżeli komuś przeszkadza ta gorsza grafika przez DX9, polecam sobie ściągnąć Reshade. Dla mnie Dark Souls 2 wygląda porównywalnie do Scholara z tym Reshade'em. Online, no... To jest Scholar czy to jest Reshade, Lanel? No to jest taka różnica, że na renderze na YouTubie to jest Scholar, mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy, czy trafiłem, czy nie. To Scholar, okej. Okay. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, że Scholar rozdzielił ona na dwie części, ale ona i tak jest dosyć dead po tym okresie, gdzie znaleźli ten exploit i wyłączyli ona we wszystkich starszych Soulsach. Więc teraz naprawdę mi jest ciężko znaleźć jakiś sensowny benefit, gdy ktoś pierwszy raz chce zagrać w Dark Souls 2 i że wybrał Scholara, a nie tą podstawową wersję. Nawet jeżeli już graliście w Scholara, to warto jest sobie spróbować tą podstawową wersję. Nawet tylko po to, żeby zobaczyć, jak nieumyślnym patchem można spierdolić całkowicie odbiór gry. Cześć. Dobra, Essa. Dobry materiał, fajnie. Kurde, tylko jaki jest problem? Ta podstawowa wersja, nawet jak masz Scholara, kosztuje 100 zł, nie? Czy 150? A, no, plus DLC. A, no tak, plus jeszcze DLC-ki.